Witam na stole sztabowym. Tym razem ląduje znowu Nemezis, mój ulubiony Nemezis, jako jedno z lepszych moich gier planszowych. A przykładowa rozgrywka z gry Nemezis będzie tym razem trochę trudniejsza niż od tej standardowej, tak mi się wydaje, bo jak widzicie, jesteśmy na drugiej stronie planszy, czyli na powierzchni Marsa, czyli ta część to jest powierzchnia Marsa, to jest pod Ziemią i jak autorzy zapewniają, jest to trudniejsza opcja. I żeby nie było łatwo, naszymi przeciwnikami w tej rozgrywce, a będzie to rozgrywka trzyosobowa, więc też będzie się więcej działo na planszy i będzie pewnie przez to też będzie troszeczkę dłuższa. Więc wracając do naszych potworów, przeciwników, będą to chytryci, od chytrusiów, ja to tak nazywam. No i zobaczmy teraz, czym się charakteryzują te nowe, ci nowi przeciwnicy. No i przyjrzyjmy się na początku ich tam planszetce laboratorium. No i tu mamy tutaj sporo takich znaczników różnego rodzaju. Standardowo są jajka, z pięcioma zaczynają. I mają tu taki zestaw znaczników i tak to, zaczynając od tych po lewej stronie, czyli to są zarodniki, można sobie to tak tłumaczyć, że jest to taka biomasa, tumor, creep, jak ktoś tam StarCrafta grał, to wie, o co chodzi, który rozsiewa się po planszy i po tym też niektóre osobniki się mogą tylko poruszać. Później to ewoluuje w takie pełzaki, tu jest różne kolory i oni mają tu takie 1, 2 lub 3 takie wypustki, które symbolizują ich wielkość rozrastania się, czyli po tym się rozrasta w któryś z tych kolorów, po kolei się bierze od tej strony do tej strony, a następnie później się, jak już to dochodzi do trzech poziomów, to dalszy jest poziomem jest ta grzybnia. No i grzybni się nie da już wyeliminować, jeżeli zagrzybimy pokój, pomieszczenie, to już zostaje to na zawsze. No i zasada tego taka sama jest jak w przypadku pożaru i awarii. Jeżeli nie mamy już dołożyć, nie możemy dołożyć tej grzybni do planszy, no to jest porażka. Czyli jak ja to nazywam, jak już zagrzybimy całą planszę, to jest ujnia z grzybnią, że tak powiem. I wtedy tylko, co możemy zrobić, to poddać rozgrywkę. Automatycznie przegrywamy zgodnie z zasadami. No ale teraz przyjrzymy się jeszcze figurkom, czyli samym już jakby chytrydom. No i tu mamy te figureczki pomalowane pięknie. I tak, to jest królowa. I to jest jej planszetka królowej, chociaż ja często mówię jego. I tak, i tu ma on takie zwane chwytaki. Te chwytaki są jakby dorosłymi osobnikami, odpowiednikiem. I można traktować to jako jeden cały organizm. To są tych macki po prostu tej królowej. I tu jest zasada ich użycia, jeżeli chodzi o życie tej królowej, bo ona ma w zasadzie jedną kartę plus to, co jest narysowane pod spodem, czyli życie, jej równa się jedna karta plus tyle, ile im zostało jakby macek jej. Czyli w takim przypadku tu jest ósemeczka, czyli 8 życia plus karta, taki jest w tej chwili jej życie, ale jeżeli na przykład wyeliminujemy ze 3 chwytaki, to wtedy życie królowej jest zmniejszone do jednej karty plus 5 życia, więc warto, jeżeli chcemy neutralizować tą kolonię obcych, warto niszczyć jej macki, te chwytaki, żeby zmniejszyć jej ilość życia. No i jeszcze figurkami kolejnymi są tu tak zwane owocniki, czyli to, co rozsiewa dodatkowo ten kryp, ten biomasę po całym, czyli zarodniki i pełzaki po całym planszy. Więc tak wygląda jakby główna mechanika tych naszych przeciwników. I jeszcze taka szybka analiza kolonii chytrytów.
Tu mamy 8 żetonów dorosłych osobników, 3 żetony reproduktorów czy owocników, 3 żetony królowej i 1 pusty. I w zasadzie tak, przy tych dwóch żetonach, czyli 8 plus 3, 11 żetonów jest takich, że na pewno będziemy rzucać na szmery. Te 4 żetony tylko rozsiewają kryp lub spawnują nowe chwytaki do królowej. Więc jest bardzo duża szansa, że nawet w pierwszej rundzie, a w drugiej to jest już można powiedzieć druga, trzecia, to już jest pewniak, że jeżeli się nieostrożnie poruszamy ich po bazie, na pewno będziemy rzucać na szmery i na pewno nam coś wyskoczy, więc trzeba być przygotowanym już od pierwszej rundy na wyskoczenie potwora, albo trzeba powoli się ruszać, nie tak szybko jak w przypadku innych przeciwników. No i dobrze, teraz chwila wstępu była, to teraz zróbmy szybki setupik tych rzeczy losowych. Jak widzicie, już rozstawione zostały wszystkie żetony kafelki i żetony eksploracji. I zanim rozpoczniemy te losowania tych randomowych rzeczy, jeszcze kilka słów o samej planszy. Jak widać, tak, to są pomieszczenia na zewnątrz Marsa, więc tu mamy specjalne znaczniki. To też pomieszczenie jest na zewnątrz i tu jest specjalny znacznik do tego, jaśniejszy. I mamy też ścieżki skrzyżowania i łazik, które możemy się przemieszczać pomiędzy tymi wejściami. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc, gdzie możemy łazikiem się przemieszczać. Startowo on jest tutaj. I efekty, które dotyczą powierzchni, też dotyczą tych pomieszczeń, w których jesteśmy, ale wiadomo, że w pomieszczeniach jesteśmy bardziej bezpieczni niż na zewnątrz. Żeby wyjść na zewnątrz, się potrzebujemy jakiegoś stroju dodatkowego. Jeżeli mamy na przykład skafander, może nas bronić to przed jakimiś efektami. No i żeby się zamknąć w bunkrze, to trzeba mieć ten skafander, to zostało bez zmian. Jeżeli też zwrócicie uwagę, w tych pomieszczeniach są numerki 1, więc jeżeli ktoś ma jakiś interes do pomieszczeń z jedynki, to jest tam aż 6 pomieszczeń w tych jedynkach, a jeżeli chodzi o tą dolną część, to mamy raz, dwa, trzy pomieszczenia z jedynką, czyli 6 do 3, więc większe szanse, że coś tam będzie nasza jakby zainteresowanie, jeżeli chodzi o numer 1, czyli mówię tu o wysłanie na przykład sygnału. Ok, a teraz jeszcze zwróćmy uwagę na odkryte elementy. No standardowo zasilanie awaryjne, magazyn, izolatka, a tutaj już jest odkryty z defaultu jest system wysyłki cargo A, czyli SVCA. Czyli w tym przypadku już wiemy przynajmniej, gdzie możemy się z A wysłać, a gdzie reszta będzie, to zobaczymy. Ok, no to teraz zacznijmy od wylosowania poziomów zasilania. I poziomy zasilania 1, 2, winda ma 3 i tam jest 4, czyli 1, 2 włączone, 3, 4 wyłączone. Następnie żetony SVC już są wylosowane, więc ja tu pomijam te losowanie, więc część rzeczy takich jasnych, zgodnych z instrukcją ja już tu nie pokazuję, żeby nie tracić czasu. Teraz pojedźmy do kolonii chytrytów i tutaj plansza, jak widać, też jest przygotowania 5 jajek, wszystko jest na miejscu. Do woreczka wrzucamy wszystkie 15 żetonów, nie ma takich, że coś zostaje, coś będziemy dorzucać. No i teraz słabość chytrytów, 3 są wylosowane, odkrywamy pierwszą z lewej. No i mamy niedobór chityny, czyli jeżeli atakujemy chwytaka, czyli tych mistrzów macki tej królowej, dobieramy dwie karty, wybieramy sobie jedną z nich, czyli z mniejszą ilością życia, żeby zabić takiego gościa. No jest to bardzo dobry na start według mnie ich słabość, więc warto odkrywać te słabości. Następnie musimy przygotować wszystkie karty i tutaj trzeba podmienić te wydarzenia i atak chytrytów z podstawki, z nocnych łowców, wiadomo. One mają swoje wydarzenia, swoje ataki, więc dlatego ta gra jest
będzie całkiem inna niż standardowa. Kolejna akcja, jaką trzeba wykonać, to jest karty akcji komputera. Czyli w pierwszym akcją komputera mamy do wyboru przemieścić łazik, można go przemieścić do siebie, żeton SVC podejrzeć, jeżeli chodzi o ucieczkę, lub podejrzeć wszystkie żetony planu awaryjnych gracza w tym samym sektorze. Sektory tu są tak, czyli tu jest jeden sektor, tu jest drugi sektor, tam jest trzeci sektor. No i teraz przystąpmy do losowania postaci, jakie będą w tej rozgrywce. No i mamy trzech graczy. Będziemy na początku wybierać, znaczy dostawiać na razie cele swoje. My zagramy jako gracz numer 1. 2 i 3 to są nasi przeciwnicy, więc zobaczymy na początku, jaki dostaliśmy. Pokażę wam tajemnicę oczywiście, jaki mamy swój cel osobisty i korporacyjny. I gracz numer 2 i 3 już znają swoje cele, teraz poznajmy nasz cel jako gracz numer 1. Mamy obydwa z wiedzą, wiedza na wagę złota, czyli mamy wysłać sygnał i albo tu zdobyć wiedzę, poziom wiedzy jest w postaci większy lub 6 lub, lub więcej, lub wyślij sygnał i baza nie może być zniszczona. No jest to też do zrobienia, że tak powiem. No każdy jest do zrobienia, dopóki się nie spodziewają się, nowe problemy się z kart wydarzeń się nie zrobią. Następnie rozdamy żetony planów awaryjnych. Ten obowiązujący już tu w rogu jest położony, więc dla każdego gracza po jednym takim planie, reszta zostaje tutaj. Więc wiemy, że nie ma zielonego planu, czyli ocal wszystkie postacie w izolacji, bunkrze i kapsułach SVC są bezpiecznie, więc ten najłatwiejszy plan awaryjny został już na samym wstępie. Wiemy, że on nie obowiązuje, będzie jakaś trudniejsza opcja ukryta gdzieś tutaj. Wiadomo, takim defaultowym planem, jeżeli nie dojdzie do tamtego uruchomienia planu awaryjnego, defaultowym tym planem będzie postacie w izolacji są bezpieczne, więc na razie kierujemy się do izolatki, żeby tutaj w tym rogu się zakończyć grę. No i wybieramy sobie postacie. Zaczynamy od gracza numer 1, czyli sprzątacz lub haker. Oczywiście można sobie wymienić na postać z Nemezisa, czyli na przykład mechanik, pilot, android. Hakerem była rozgrywka, sprzątaczem nie chcę, więc może wezmę androidem. Jest to ciekawa postać, jeszcze ją nie grałem, ale słyszałem, że jest dość klimatyczna. No to będzie android. Gracz numer 2 dostał taki zestaw, królik doświadczalny i ocalałą, ale też sobie wymieni postać z Nemezisa z wiadowcą. Nie, to jest nocny łowca, jeszcze łowca nagród, tak? Bo chce mieć pieska, no, zakochana w pieskach, więc piesek jest najważniejszy. A gracz numer 3 ma do wyboru sprzątacza, wymienić może go na mechanika lub medyka, którego nie można na nikogo wymienić w tej karcie, chyba że jest jakaś inna karta, której jeszcze nie ogarnąłem. No to on sobie wybiera, no zostaje przy sprzątaczu, będzie panem woźnym tej bazy. No i jeszcze uwaga do naszego androida, bo tu przeczytałem, że my musimy wymienić cel osobisty, bo nie android nie ma osobistych celów, na korporacyjny. No i korporacyjnym jest odpowiedni moment do ataku, czyli postać gracza nie może przeżyć, a to jesteśmy my graczem numer 1, czyli tylko obowiązuje ta dolna część, że twoja postać jako jedyna przeżyje. Czyli nie będziemy tym złośliwym androidem, chyba że skupimy się na drugim zadaniu korporacyjnym. I zobaczmy jeszcze, jak wygląda planszetka i przedmioty naszego androida. I tak, on ma cechę charakteru syntetyczny, czyli po pierwsze odrzuciliśmy ten cel osobisty, nie możemy mieć go, a po drugie możemy się naprawiać nie przy użyciu apteczek i innych, tylko przy pomocy samonaprawy i narzędzi, więc trzeba szukać narzędzi, jeżeli chcemy się naprawić lub opatrzyć swoją głęboką ranę.
i nigdy nie możemy być zarażeni larwą i wszystkie karty skażenia, które dostajemy, skanujemy. Jeżeli jest zarażona, no to otrzymujemy powierzchowną ranę. No i przedmioty są moduł wyłączającej broń. Broń jest, nie jest ona w ręku, więc nie trzymamy. Ona jest wbudowana w nas, nie można jej coś zgubić. Więc to jest taki plus, no ale to jest minus moduł wyłączający. Jeżeli za każdym razem, jak tasujemy kartę, musimy odrzucić te kostki, jeżeli już tutaj nie mamy kostek i musimy odrzucić, to po prostu umieramy, czyli kończy nam się energia, więc trzeba tam przy pomocy kart naładowywać się, bo inaczej nam nie starczy nam czasu na zrealizowanie tych celi. No i jeszcze jest jedno coś takiego jak ogniwo energetyczne, czyli normalnie kończymy na torze czasu numer 5, czyli jeżeli mam 15 tur, to tylko 10 tur może gramy nim, bo inaczej się przegrzejemy, że tak powiem. Jeżeli zaktywujemy się w generatorze, to możemy do tury no bodajże numer 3, tak? Czyli kończymy grę, jeżeli tor czasu znajdzie się na polu numer 3, czyli rozumiem, że z 4 to jest moja ostatnia tura i po fazie wydarzeń się już wyłączam i nie ma androida, czyli mamy mniej tur na zrealizowanie moich celi i jest to dość krytyczne, bo może w ostatnich turach nam ktoś pokrzyżować jakieś plany i wysadzić, a my już nic z tym nie zrobimy, się wyłączymy. No jest to dość ciekawa mechanika. No i grę mamy przygotowaną, wszystko jest na miejscu, jeszcze tylko trzeba położyć figurki i w izolatce stawiamy androida i łowcę nagród, to są ocalali z Nemesis. Jeżeli chodzi o łowcę nagród, on pieska nie posiada jeszcze, musi go znaleźć tutaj w magazynie, zobaczyć czy on przeżył tą akcję z Nemesisem czy nie, czyli jest to taka kontynuacja jego podróży, że tak powiem. I dla tych dwóch postaci poziom wiedzy od razu wynosi 3, jeżeli oni już mieli spotkania z jakimiś przerażającymi stworami. No a pan woźny jest tutaj na w bazie, no i dla niego to jest prawdziwy koszmar. Nie dość, że jacyś ludzie mu się weszli do jego placówki z brudnymi butami, to nanieśli jakichś grzybów. No i to będzie koszmarna dla niego wyprawa, żeby wypędzić grzyby, pozbyć się tych obcych ludzi, że tak powiem, i zrealizować swój jeden z celi. No, nie bym chciał być w skórze pana woźnego. I jeszcze sprostowanie do poprzednich rozgrywek. W poprzedniej rozgrywce ja każdą turę nazywałem jakby turę, ale to jest w zasadzie runda, a tury to są czymś mniejszym, czyli te akcje, które dwie wykonują postacie, to są dwie, to jest jedna tura, dwie akcje, jedna tura i tura jest składową rundy, czyli runda jest czymś więcej. I tych rund jest 15 i teraz ja może na wideo już będę nie po kolei liczył, tylko odliczał te tury. Będzie też łatwiej nam zrozumieć wtedy, ile nam tur zostało dla androida jeszcze przy życiu. Czyli zaczniemy teraz pierwszą rundę, rundę numer 15. I możemy rozpocząć naszym androidem. Plan dla naszego androida mam taki, żeby przejść przez te pomieszczenie do góry, na te pomieszczenia jedynki, sprawdzić, czy tam nie jest jakiś, nie ma jakiegoś do wysłania sygnału, żeby zrealizować nasz cel. Skoro winda nie działa, on nie widać w kadrze, nie ma zasilania, to pójdę tą górną częścią. Spróbuję przy pomocy łazika wezwać, przy pomocy akcji może komputera, może będzie komputera, jak nie, no to będę na piechotę szedł, no ale mam nadzieję, że tutaj będzie już jakiś komputer, wtedy go wezwę i wrócę sobie już łazikiem. No taki plan na androida. I za dwie karty idę do pomieszczenia tego po cichu, ruchem ostrożnym, tu trzeba chyba ostrożnie chodzić, żeby nic nam nie wypadło. No i odkrywamy to pomieszczenie. No i zostało odkryte pomieszczenie w system wysyłki Cargo C.
czy do ewakuacji, no i od razu niebezpieczeństwo. Pierwszy krok i mamy tutaj już trudną sytuację, więc przesuwam figurkę, nie rzucamy na szmery, tylko rozstawiamy wszędzie biegnących do tego pomieszczenia korytarzach szmery. No i ustawiamy teraz na trójce, czyli od razu trzy, czyli w tym pomieszczeniu zarodnika. To jest specjalna zasada tych chytrydów. No i to jest, widać jak działa, teraz łatwo zobaczyć jak działa ta mechanika rozsiewania się zarodników i tej biomasy, że tak powiem. A drugą akcją będzie akcja przeszukania tego pomieszczenia. Mam tu trzy dowolne przedmioty koloru. Wybiorę sobie narzędzia, chyba one będą najbardziej przydatne dla androida. No i znalazłem pas na narzędzia i odczynnik. Biorę pas na narzędzia, bo pozwoli mi to się naprawić, czyli uzdrowić moje rany mojego androida. I teraz drugim graczem jest łowca nagród, więc pozostajemy w tym miejscu i on postanawia za jedną kartę przejść do androida. Nie będzie musiał rzucać na szmery dzięki temu. I teraz łowca nagród też będzie przeszukiwał ten system. On z czerwonego będzie, bo chce mieć broń, bo jego, że tak powiem, postać jest bez broni przedmiotu nie osobistego, tylko startowego. Nie ma z tego startowego. Ma przedmiot osobisty pieska, ale jego może tylko aktywować w magazynie i magazyn jest tam po lewej. Więc jeżeli go zaktywuje, to wylosował jakąś kartę i będzie wiedział, czy ten piesek żyje, czy nie. I taki będzie miał jakiś efekt z tego pieska. No zobaczymy, jak to pójdzie. On mówi cel, że idzie do magazynu, to jest dla niego najważniejszy w tej chwili. No dobrze, ale teraz zobaczymy, jak co tam odkryje. No i znalazł tutaj ładunek termitowy i granat. No to wybiera granat. Zawsze to będzie coś do zadania obrażeń. I to jest jego dwie akcje były, to teraz przejdźmy do pana woźnego, zobaczymy co on będzie robił. No i nasz sprzątacz, ja mówię na niego pan woźny, bardzo powoli, ostrożnie będzie szedł, użyj aż dwóch, czterech kart, czyli dwa powolne ruchy, pierwszy ruch tu do S01, do szybu windy, a następny do pomieszczenia numer 1, znaczy to jest 11, ale to jest pomieszczenie z pierwszym numerem kafelka. No i mamy tu zasilozowane pomieszczenie, system chłodzenia, możemy rozpocząć autodestrukcję w tym miejscu. No i tu tak się wydarzyło. Na trójkę ustawiamy ileś przedmiotów, zasilozowany. Tutaj na trójkę pod korytarzem 3 rozsiewa się ten zarodnik, no i szmer położył sobie w tym miejscu pan sprzątacz. I to jest koniec jego akcji. I wracamy do androida i android postanawia teraz wyjść na zewnątrz, czyli wyjść z tą ścieżką na to skrzyżowanie, zobaczyć co tam się dzieje. Zapłaci za to dwie karty, czyli będziesz szedł ostrożnie. I zobaczmy co kryje się pod tym żetonem. Jeszcze taka uwaga, że nie potrzebujemy nic specjalnego, żeby się ruszać na zewnątrz, żadnego skafandra czy coś w tym stylu. Tu mamy takie numerki 1, 2, 3, 4, czyli one symbolizują, to jest jakby jedno, traktować jedno pomieszczenie, gdzie rzucamy na szmery, czyli umieszczamy 1, 2, 3, 4 w tych obszarach szmer, więc jeżeli ja idę ostrożny, więc muszę sobie wybrać, z których tych obszarów dam szmer. No i tu jest dwójeczka i uszkodzone skrzyżowanie, więc skrzyżowanie nie może zostać uszkodzone, więc nic tu nie umieszczamy. Czyli idzie szmer i do dwójeczki idzie chyba też w takim razie z hydrydów te zarodniki. No i ja to tak rozegram, że tam będzie ten znacznik zarodników. W instrukcji mówią, żeby grać, znaczy nie piszą, żeby nie... Nie mówią, żeby grać, tylko jest opisane, żeby rozłożyć na podstawową stronę planszy, jeżeli chodzi o chytrydów. No ale zobaczymy, jak tutaj mi działają na tej trudniejszej stronie planszy. I wracamy teraz do gracza numer 3, no, łowca nagród i on za dwie karty przejdzie do tego pomieszczenia. Ten zarodnik mu nic nie robi, nie ma żadnego wpływu. No i odkryliśmy płonące archiwum. Czyli musi tutaj stąd uciekać, żeby nie dostać obrażenia powierzchownego.
No dodatkowo jeszcze przedmioty na 3, no i zarodnik do 3 też się przenosi. Więc żeby nie dostać obrażeń z pożaru, przejdzie sobie do za ostatnią A kartę do systemu 03, no i dalej już będzie pasował. I w ten sposób to jest jego koniec akcji. Zwróćmy uwagę, że tu jest ogień, więc ten zarodnik zostanie w fazie wydarzeń spalony przez ogień. Więc można powiedzieć, że ogień w tej wersji jest naszym przyjacielem. I pan woźny sprzątacz za swoją ostatnią akcję przeszuka to pomieszczenie, system chodzenia. I on znalazł tutaj pas na narzędzia i ładunek termitowy. Wybierze sobie ładunek, bo mówi, że ma dużo kart z różnymi naprawiami. No i tak szybko skończyliśmy tą fazę graczy. Teraz faza wydarzeń, czyli wystrzeliwujemy kapsułę SVC, nie ma. Aktualizujemy tor czasu, no i jednocześnie wyłączamy zasilanie numer 2. W tej wersji, jeżeli nie ma nocnych łowców, to zasilanie nam tylko uniemożliwia skorzystanie z komputerów. Chyba, że mamy właśnie jakiś generator, żeby je napędzić na baterię. Ok, no to teraz usuwamy znaczniki szmerów, czyli tutaj z jedynki z obszaru tam te dwa znaczniki szmerów tutaj usuniemy, bo one nie prowadzą do żadnego korytarza z graczem. Następnie są skutki, znaczy nie skutki pożarów, atak chytrytów, ale nie ma czegoś takiego. No i ten skutki pożarów już nie pokażę, ale pamiętacie przed chwilą tam, gdzie ten pożar był i zarodnik, to usuwamy ten zarodnik. I możemy teraz rozpatrzyć naszą kartę wydarzeń, pierwszą tą kartę wydarzeń nową od chytrytów. No i tym wydarzeniem jest szkodliwe powietrze. No i teraz tu mamy trochę innych symboli. Mamy nawet dwa numery korytarzy, więc się rozpatruje to dla jednego, później dla drugiego po kolei. No ale najpierw mamy znacznik królowej i dwa rozrosty pełzaków, więc zaczniemy od tej królowej. Więc tutaj tak samo działa, że królowa by się przemieszczała do pomieszczenia numer 1, a później do pomieszczenia numer 2, więc mogłaby ruszyć się dwa pola. No jest to zmiana w mechanice, jak widać. Rozrostów nie mamy jeszcze nigdy, nigdzie nie mamy tych pełzaków, więc możemy przejść do samego wydarzenia. No i czytamy, co tu jest napisane. Każda postać w pomieszczeniu ze znacznikiem pełzaka lub znacznikiem grzybni otrzymuje znacznik śluzu i kartę skażenia. To nic takiego nie ma i umieść znacznik zarodnika w każdym pomieszczeniu z postacią, więc zakładam, że tu nie jestem w pomieszczeniu, więc tylko zarodnik przejdzie do nocnego łowcy i do pana sprzątacza woźnego. No i teraz jeszcze zdecydowałem się, że jednak to zdejmę, bo to nie ma sensu, bo jest napisane, żeby umieścić ten żeton w korytarzu prowadzącym do tego, więc na zewnątrz grzyb się nie będzie rozprzestrzeniał. I ostatnim rzeczą, którą trzeba zrobić, jest kolonia chytrytów, czyli losujemy żetonik z pudełeczka, z woreczka. No i tutaj prawdopodobnie się nam trafi coś z rzutami na szmery, ale nie, tu jest królowa znowu. I tutaj jest sytuacja taka, jeżeli nie mamy królowej na planszy, no i nie ma jeszcze. Zarok znajdujący się na pierwszym por od lewej na planszy laboratorium rozrasta się o 1, to już pokazuje. I tu chodzi o to, że ten pełzak ma w tej chwili jedną taką wypustkę. Musimy przestawić go na 2, czyli jest na drugim poziomie. Więc jeżeli pierwszy od lewej będziemy dawać te pełzaki, będzie on już pierwszy, będzie mocniejszy, bardziej rozrośnięty. I teraz mamy na 2. No i to jest tyle z tego wydarzenia. W sumie to mieliśmy szczęście, bo nie było żadnego rzutu na szmery. I wszyscy zadowoleni mogą przejść do kolejnej rundy. Zaczniemy rundę numer 14. No i teraz graczem numer 1 jest łowca nagród. No i on za 4 w sumie karty, 2 razy ruch powolny, najpierw na korytarze, później do szybu windy i umieści sobie 2 żetony szmerów. I w zasadzie stwierdził, że on więcej już tu nie będzie robił, zostawia sobie jedną kartę na później. Więc jego tura się kończy, więc możemy przejść teraz do gracza numer 3.
A pan woźny sprząta, czy robi prowizorkę, czyli w żółtym pomieszczeniu zmniejsza licznik o 1, by wziąć sobie miotacz ognia, skafander kosmiczny, rób paralizator, samoróbek, wybiera sobie skafander kosmiczny. Czyli jego ten skafander kosmiczny to jest ciężki przedmiot, znaczy nie, on musi być niesiony w ręku, czyli ma by zmniejszoną ładowność teraz sprzątać, a do tego ma ignoruje skutki śluzu i pożarów, no i może jeszcze uciec, więc w miarę dobry przedmiot. I za jedną kartę przeniesie tu się na górę, mówi, że idzie zbadać te drugie pomieszczenie, żeby odkryć pomieszczenia numer 1. No i zobaczmy teraz, co jest w tym pomieszczeniu. No i tu mamy uszkodzone pomieszczenie, skażone. Więc tutaj zakładam, że nie ma akcji pomieszczenia, ale jest ono uszkodzone, więc to się liczy do tego całego sumy, żeby baza była zniszczona. No i na pozycji numer 1 do wentów idzie ten zarodnik, ale on nie może być w wentylacjach, więc zostaje bez zmian. Więc został tylko rzut na szmery. I sprawdźmy, jak wygląda pierwszy rzut w tej grze. Jedynka, czyli do wentylacji. I to były jego dwie akcje, to teraz przejdźmy do hakera. Zobaczymy, co u niego. Oczywiście nie hakera, tylko androida, bo zielony kolor mi się teraz pomyliło. No i on jest na skrzyżowaniu, więc będzie prawdopodobnie wchodził do pomieszczenia. I on ostrożnym ruchem za dwie akcje wchodzi do pomieszczenia. Zobaczymy, co tam jest. No i tu mamy laboratorium z nowym takim żetonem, żeby dobrać jedną kartę przedmiotu. Więc zakładam, że tu też jest numer 1 ilość tych przedmiotów, ale jeden szybko znajdujemy. No i grzybnie dostawiamy na jedynkę i ten szmer też mogę dostawić do numer 4, bo tutaj jest jakby to jest korytarz przyległy, więc mogę też używać tego do szmerów. I znaleźliśmy tutaj kabel, potknęliśmy się o kabel, więc go bierzemy, przyda się do czegoś. No i znacznik zarodników i szmerów tutaj, więc to była pierwsza akcja. Chociaż zmienił zdanie, bo ten przyległy obszar czwórka to jest jakby całość tego wszystkiego, więc wyrzucenie rzutów na szmery na czwórce w każdym tym pomieszczeniu działa, bo widać to jest jedynka, dwójka, trójka, wenty są, więc to jest tylko trójka, dwójka wolne od rzutów na szmery w tej chwili. To teraz kolejny ruch androida. To będzie za dwie kolejne karty, przejdzie do tego pomieszczenia, sprawdzi, co jest tutaj. No i mamy pokój łączności, co zapewni nam, że możemy wysłać sygnał i wystarczy, żeby baza nie została zniszczona, dbać o bazę i wygrywamy grę. Oczywiście wcześniej się gdzieś tam hibernując w izolację jako standardowy plan awaryjny. Więc izolatka byśmy musieli wrócić tutaj do tego miejsca startowego. Ok, no to teraz mamy przedmiot jeszcze medyczny do wzięcia. Do jedynki idzie zarodnik, ale tam nie są wentylacje, więc nie trzeba. Więc wystarczy tylko położyć żeton szmerów. I tu znalazłem dokumenty badawcze. Podnieś swój poziom wiedzy, zakażą odkrytość słabości nocnego łowcy, czyli tutaj traktować tego chytrytów. Więc można było jeden w tej chwili podnieść. Nie wiem, czy to jest użyteczne. Na razie zabieramy sobie to do plecaka. I przejdźmy do pana woźnego, bo on chyba jeszcze coś będzie wykonywał. I pan woźny jedynie co zrobi, to mówi, będzie przeszukiwał to pomieszczenie. I znalazł stalpel skórny i odczynnik. Śluzu nie musi z tego pomieszczenia brać, bo to jest oskarżone, więc bo ma ten skafander. Więc wybiera ten stalpel skórny, żeby mieć coś do leczenia. I androidem wykonujemy ostatnią kartę, jaką mamy dostęp do sieci. Jest zasilanie w tym jeszcze sektorze, więc i jest komputer, więc wykonamy tą akcję, czyli wykonamy dwie akcje komputera zamiast jednej. Więc mamy tak, możemy przemieścić łazik, podejrzeć wybrany żeton z VC i podejrzeć żeton planu awaryjny
dowolnego gracza w tym sektorze, no ale nie mamy takiego gracza, więc wykonamy pierwszą i drugą akcję. Przemieścimy łazik i obejrzymy sobie jeden z żetonów SVC. No i łazik jest tu na miejscu, a podejrzałem numer 6, bo zakładam, że mogę nie dotrwać do piątki lub trójki, więc w szóstce jest brak wystrzału, więc my wiemy przynajmniej, że w połowie gry nikt tutaj nie ucieknie z tej bazy przy tym żetonie. No i Android też już kończy swoją turę, więc możemy przejść do fazy wydarzenia. No i zwróćmy uwagę, że łazik jest już tu zaparkowany, gotowy do wyjścia. No i w fazie wydarzeń wystrzeliwujemy kapsułę, nie ma, to aktualnimy tor czasu. Przeszliśmy próg zasilania, więc wyłączyło nam się teraz zasilanie numer 1, więc wszystko leży bez zasilania. Następnie jest usuwanie szmeru, więc nie usuniemy już nigdzie szmeru, bo nie ma zasilania, nie ma światła. Następnie atak nocnych łowców nie ma, życzam chytrytów nie ma, pożarów skutków też nie ma, więc jedziemy do wydarzenia. No i teraz mamy przyciskanie, czyli dorosłe chwytaki by przeszły do pozycji numer 1. No i następnie musiałem się zastanowić, co tu zrobić z tym przyciskaniem, bo jest tak, że jeśli królowa nie jest zaangażowana w walkę, no ona nie jest zaangażowana w walkę, bo jest, nie ma jej na stole, no ale zakładam, że to chodzi o właśnie położenie na stole, że ona może być w walce lub nie, więc jej nie ma w tej chwili, więc tego wydarzenia nie aktywuje. Zresztą też kolejna część, umieść ją w pomieszczeniu z postacią i z chwytakiem. No nie ma też takiego pomieszczenia z postacią i chwytakiem, więc jest to mocno chyba sytuacyjne wydarzenie. No zobacz, jeżeli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Według mnie ja tego wydarzenia w tej chwili nie rozgrywam. No i jedziemy z woreczkiem. Kolonia chytrytów i co tu będzie z 15? Wylosuję co? Dorosły osobnik, więc każdy rzuca na szmery. No i rzucamy na szmery w kolejności rozgrywania, czyli pierwszym był graczem teraz nocny łowca, więc on rzuca. I dwójeczka, czyli do korytarza numer 2. Następnie sprzątacz. Też dwójeczka. I ostatni rzut za Androida. Trójeczka, no to jemu też się udało. Czyli na koniec drugiej tury, czyli rundy 14. Nie mamy żadnych opcji, więc jest progres. No to możemy rozpocząć teraz turę 13. No i jedziemy teraz. Pierwszym graczem będzie pan woźny. On powiedział, że za dwie karty idzie do tego pomieszczenia nieodkrytego. Mówi, że ma cel, żeby uruchomić swoją myjkę to w pomieszczeniu dekontaminacyjnym. Więc zobaczymy, co tam się kryje. No i mamy zepsuty pokój testów. Umieszczamy znacznik awarii. Zarodniki do numer 1, czyli tutaj. I szmer też daje do jedynki. A drugą akcją będzie plan prac porządkowych. Podejrzy sobie te dwa pomieszczenia w tamtym kompleksie. No i stwierdził, że jest tam coś, co potrzebuje, więc będzie szedł do tamtego pomieszczenia. No ale teraz wróćmy do gracza numer 1. No i jedziemy teraz z hakerem. On tak, za dwie swoje karty wyśle sygnał, ale zanim to zrobi, potasował sobie karty, więc moduł wyłączający, usuwamy jeden znacznik użycia. No i teraz jeżeli jeszcze dwa razy i za trzecim razem miałby potasować karty, zostanie wyłączony on, zużyje mu się energia, więc musi znaleźć jakieś źródło zasilania, żeby się naładować swoje bateryjki. No to czyli wysłaliśmy sygnał, zaznaczamy sobie, użyliśmy akcji tego pomieszczenia, no i w sumie cel mamy zrealizowany. Teraz tylko wystarczy, żeby baza nie była zniszczona, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby zniszczyć tą bazę, więc będziemy pilnować tego wszystkiego. No trzeba by włączyć awaryjne zasilanie, żeby się naładować gdzieś i zobaczymy, co, jak to dalej pójdzie. Dobra, i kolejną akcją będzie ruch do
ambulatorium. Jeszcze małą zmianę zróbmy, zagrajmy ten akcję pomieszczenia za kartę efektywność, bo nie zauważyłem, że taką mam, czyli bez płacenia jej kosztu akcję pomieszczenia, czyli przez efektywnie wysyłamy sygnał i za kolejne dwie karty pójdziemy do ambulatorium. No i jedyne miejsce, gdzie mogłem położyć ten znacznik, to była numer 4, czyli to jest jakby okalający ten obszar wyjściowy, że tak powiem. I to jest koniec na razie tych dwóch akcji. No i teraz łowca nagród, on miał iść tędy, ale tam jest dużo znaczników awarii, raczej szmerów i prawdopodobnie spotkanie jest dużo prawdopodobne spotkanie z chytrytami, więc postanawia pójść tędy, bo skoro łazik będzie przyjedzie tutaj tym łazikiem Android, to on wykorzysta ten łazik, żeby przemieścić się od górnej strony do magazynu, gdzie chce tego pieska poszukać, a w międzyczasie spróbuje znaleźć tutaj jakiś przedmiot lepszy do walki niż Grant. No i pierwszym tym pomieszczeniem, które tu idzie na górze, jest laboratorium. Uszkodzone laboratorium z trójką, czyli na pozycji numer 3. Czyli tutaj powstaje ten zarodnik, a szmer sobie położył na tym miejscu. No i drugą akcją będzie, gdzie znowu powolny ruch do pomieszczenia numer tego z dwójką. I tu mamy system wysyłki cargo B, więc mamy w zasadzie chyba wszystkie. Nie, mamy tylko A i B. Nie, mamy też C, więc mamy wszystkie systemy wysyłki już odkryte. No i jest szmer tutaj położył, na górę z dwójkę poszedł ten zarodnik. No i to jest jego koniec akcji, więc zobaczymy, czy coś pan woźny robi jeszcze. A pan woźny stwierdził, że na piechotę idzie do tego kompleksu, więc musi przejść przez to skrzyżowanie, więc zobaczymy, co tam ma na tym żetonie. No i tu ma ciszę, ale cisza, jeżeli się nawet rusza powoli, trzeba ten znacznik szmerów gdzieś położyć. Więc wybrał sobie obszar numer 3, gdzie kładzie szmer. I to jest, były wszystkie jego karty, więc on już tu zostaje. No i nasz haker za dwie akcje skorzysta z łazika i przejedzie do tego pomieszczenia. Nie trzeba rzucać wtedy za szmery. No i znaleźliśmy system wentylacji z jednym przedmiotem. Do jedynki idzie ten zarodnik, no ale tutaj postanowiłem, że nie dawać tych zarodników. No i znalazłem jeden przedmiot z bronią związany. No i znalazłem tutaj akumulator do broni, więc mogę skorzystać z jego, żeby naładować swój ten system awaryjny o dwie kostki. Nie system awaryjny, tylko moduł wyłączający, bo w tej chwili mam dwie kostki i mógłbym tą jedną dorzucić sobie, ale poczekam, aż mi spadnie do jednej kostki, wtedy się naładuje ponownie. I ostatnią akcją tej tury to będzie nocny łowca. On przeszuka to pomieszczenie. Wszyscy są bez kart, więc to będzie ostatnia rzecz w tej tu rundzie. No i tu mamy coś, tabletkę w kofinach, żeby szybciej się przemieścić jakoś, dobrać sobie trzy karty i mieć w sumie 8 na ręku. Więc tabletki nam dają, kofeina w tabletkach nam speeda niezłego, więc wybierze sobie tą kartę, chyba że chce stalper. Nie, wybiera tabletki. No i jedziemy do fazy wydarzeń. Wszyscy są niebezpiecznie blisko siebie, więc zakładam, że tutaj coś się wydarzy w tej turze, no ale nie uprzedzajmy faktów. Najpierw aktualizujemy tor czasu i ewentualnie zmieniamy zasilanie. Oczywiście kapsuł nie było tutaj do wystrzelenia, szmery nie usuwamy, ataków nie ma, skutków pożarów też nie ma, więc wydarzenie. No i tu mamy wydarzenie, wybuch purchawki, tak, najpierw dorosłe osobniki by się poruszały do korytarza numer 2, ale nie ma takiego. Zielone te pełzaki, biomasa by się rozrastała, ale nie ma w tej chwili na planszy, więc samo wydarzenie teraz. No i co tu mamy, jeżeli nie ma w gnieździe jaj do umieść, to nie mamy takiej, bo mamy jaja, więc odrzucamy jedno jajo i umieszczamy
umieszczamy zarodników w każdym korytarzu z wentylacją. W sektorze, gdzie jest najwięcej graczy, no to jest ten centralny tutaj sektor, to jest dwóch graczy, więc dlatego pomieszczenia to rozgrywamy, czyli tam, gdzie jest wentylacja. Więc w tych dwóch pomieszczeniach jest dostęp do wentylacji i można umieścić te zarodniki. Chyba mi się wydaje, że ta plansza jest może bardziej łaskawsza dla nas, jeżeli mamy hydrytów. Tak mi się może tylko wydawać na razie, bo jest spokojnie. No i jedziemy teraz z woreczkiem obcych. Trzeba wylosować jeden żetonik z 15. No i zobaczymy, co tu się kryje. To jest ten kwietnik. Ten żeton się niczym nie różni, też rzucamy na szmery. No i zaczynamy od pana woźnego. Nas sprzątać musi rzucić kostką. Sektory 2 i 3 mają w tej chwili szmer. No i dwójeczka, jest to pierwsze spotkanie z obcym, ale jeszcze nie zdradzajmy faktu, zobaczymy co wyciągnie. A tym żetonem u niego będzie tym razem to jest kwietnik. No i tutaj jest i jeżeli jesteś w pomieszczeniu ze znacznikiem pełzaka lub znacznikiem grzybni, umieść tam owotnika i sprawdź atak zaskoczenia, no ale jesteśmy na zewnątrz. To rzeczywiście jest to łatwiejsza chyba wersja, jeżeli chodzi o tych chytrytów. Jeżeli nie, to umieść znacznik pełzaka. Też nie zakładałem, że nie mogę mieć na zewnątrz pełzaków. A następnie umieść znacznik szmerów w każdym korytarzu prowadzącym do tego pomieszczenia. To zakładam, że przy wszystkim umieszczam. I odłóż ten żeton na bok. Czyli można powiedzieć, do spotkania jeszcze nie doszło, nie została umieszczona żadna figurka. No to możemy teraz rzucać kolejnym graczem, czyli Android. I Android rzuca swoją kosteczką. Niebezpieczeństwo, czyli wszędzie umieszcza szmery. I ostatni gracz, nocny łowca. On tu od dołu też na jedynce ma szmer, nie widać, więc tylko trójka go ratuje. No jest trójeczka, no to udało się. Więc on też już ma wszędzie szmery, jest tych szmerów strasznie dużo na pokładzie naszym, nie pokładzie, w obszarach naszej bazy i pod ziemią i na ziemi, więc w następnej turze na pewno się będzie dużo działo. No ale następne tury już zrobimy w następnym odcinku. To dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję i dajcie znać, czy rzeczywiście ta górna część planszy to się nadaje pod chytrydów, bo mi się coś tu nie zgadza do końca. To dzięki za oglądanie, cześć i czołem.